Joanna Kurska nie wytrzymała. W pośpiechu opuściła Polskę. Znajomi twierdzą, że planowała to od dawna. Nie tak dawno temu w życiu Jacka i Joanny Kurskich dokonał się mocny wstrząs. Dotychczasowy prezes zarządu TVP dostał pracę w Banku Światowym w Waszyngtonie i przez pewien czas małżeństwo zmuszone było żyć na odległość. Nieoczekiwanie była dyrektorka podjęła zaskakującą decyzję. Joanna Kurska była niezadowolona z oddzielnego życia. W rozmowach z mediami Joanna Kurska nie ukrywała, że rozłąka nie była dla niej łatwa, jednak zawsze uważała, że to właśnie w Polsce jest jej miejsce. Dlatego nie zdecydowała się migrować wraz z mężem. Mąż pracuje w Banku Światowym, więc musiał pojechać do Waszyngtonu. Za chwilę rozpoczyna się tam Spring Summit. To o tyle ważne, że wojna na Ukrainie wciąż trwa, mamy inflację, a to jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych. Taka jest cena tej pracy, że spędzimy święta osobno, powiedziała Faktowi, nawiązując do tegorocznej Wielkanocy, którą małżonkowie spędzili oddzielnie. Dodała, że Jacka żegnała z ciężkim sercem, a córka bardzo płakała i przez okres świąteczny mocno tęskniła za tatą. Joanna Kurska poleciała do męża. Joanna Kurska nie zdecydowała się na stałe zamieszkać w Stanach Zjednoczonych. Kilka miesięcy spędzonych oddzielnie osłodziła wreszcie podróż, do której, zdaniem znajomych, miała przygotowywać się już od dawna. Na początku lipca była dyrektor programowa Pytania na śniadanie spakowała siebie i córkę, po czym obie ruszyły za ocean. Wzruszające spotkanie z mężem uwieczniła na swoim profilu w mediach społecznościowych. Bez filtra, za to z miłością, napisała na Instagramie.